Witam wszystkich w nowej serii filmów, które przybliżą Was do tematu automatyzacji testów. Tematem dzisiejszego materiału jest konfiguracja środowiska automatyzacji. Do przygotowania naszego środowiska potrzebne będą pewne składowe, do których odnośniki oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. A zatem nie przedłużając, rozpocznijmy temat naszego odcinka. W celu rozpoczęcia nowego projektu uruchamiamy zainstalowane wcześniej środowisko IntelliJ. Jak po chwili zauważymy, w pierwszym oknie po uruchomieniu mamy dostęp do szeregu opcji. W tym przypadku pierwszą z tych opcji jest możliwość stworzenia nowego projektu, do której oczywiście za moment przejdziemy. Następnie mamy możliwość otwarcia, może inaczej zaimportowania projektu stworzonego w innym środowisku, na przykład w środowisku Eclipse. Trzecią opcją dostępną tutaj jest możliwość otwarcia wcześniej stworzonego projektu w naszym środowisku IntelliJ. Czwartą, ostatnią opcją w głównej części okna jest system kontroli wersji, którym oczywiście zajmiemy się w jednym z przyszłych materiałów, które będziemy tworzyć na naszym kanale. W prawym dolnym rogu mamy dostęp do krótkiej pomocy, jak i bezpośrednio do opcji konfiguracji naszego środowiska. My natomiast z racji pierwszej konfiguracji przechodzimy do opcji stworzenia nowego projektu. Na wyświetlonym oknie wybieramy ścieżkę lokalizacji do zainstalowanego wcześniej pakietu JDK. Następnie przechodzimy dalej, naciskając przycisk Next. W kolejnym oknie nie dokonujemy żadnych zmian i wybieramy ponownie przycisk Next. Na kolejno wyświetlonym oknie wpisujemy nazwę naszego projektu, podajemy ścieżkę lokalizacji, a następnie klikamy przycisk Finish. Kończymy w ten sposób proces tworzenia naszego nowego projektu i po krótkiej chwili uruchomi się okno robocze naszego projektu. Po uruchomieniu po lewej stronie widoczną mamy strukturę naszego projektu. Po kliknięciu wybraną strzałkę przy nazwie naszego projektu ukazują nam się kolejne elementy w nim zawarte. W następnej kolejności musimy dodać oczywiście do naszego projektu bibliotekę Selenium. A zatem najprostszą drogą, by to zrobić, jest przejście menu górnego do File, Project Structure, w zakładce Project Settings wybieramy Modules, następnie zakładkę Dependencies. Za pomocą przycisku Plus widocznym po prawej stronie dodajemy do naszego projektu wybrany plik JAR poprzez podanie jego ścieżki. Plik drivera naszej przeglądarki, w tym momencie jest to Chrome, wykorzystamy bezpośrednio w kodzie naszego skryptu, dlatego w tej chwili nie dodajemy go do projektu. Dla ułatwienia można w katalogu naszego projektu utworzyć nowy folder o nazwie na przykład Drivers i skopiować plik tam, aby w łatwy sposób można było go w późniejszym czasie odnaleźć. W utworzonym projekcie napiszemy przykładowy skrypt logowania do aplikacji. W celu ułatwienia wszystkim rozpoczęcia przygody z automatyzacją oprzemy nasze przykłady na darmowym narzędziu do zarządzania testami, jakim jest Test Arena. Nasz pierwszy skrypt posłuży nam do tego, by sprawdzić oczywiście, czy środowisko jest poprawnie skonfigurowane i czy skrypt uruchamiany jest poprawnie. W tym celu oczywiście musimy dodać do naszego projektu nową klasę, która będzie zawierać nasz skrypt. Klikamy w tym celu prawym klawiszem myszy na katalogu SRC po lewej stronie na naszej strukturze projektu i wybieramy New, prawa Class. Następnie w małym oknie wprowadzamy wybraną nazwę. Przyjmijmy, że nazwiemy sobie tą klasę Selenium. W utworzonej klasie tworzymy pierwszy skrypt, za pomocą którego zalogujemy się do naszej aplikacji. Jak widzimy,
Nasz skrypt jest stworzony tylko z kilku linii kodu. Może pokrótce omówmy sobie każdą z nich. Oczywiście w pierwszej kolejności mamy naszą klasę Selenium. Następnie otwieramy metodę main w naszej klasie i zaczynając od kolejnej linii system setProperty WebDriver FromDriver FromDriver.exe. Ta linia wskazuje nam, gdzie w naszym systemie znajduje się plik FromDriver.exe, czyli plik naszego wybranego drivera. W naszym przypadku znajduje się oczywiście on w katalogu naszego projektu. Natomiast jeśli plik drivera umieścicie w innym miejscu, linia kodu, a dokładnie druga część tej linii kodu, będzie wyglądać troszeczkę inaczej. W tym momencie musimy określić ścieżkę poprawnie do naszego pliku. Podobnie sytuacja ma miejsce, jeśli chcielibyśmy użyć przeglądarki Firefox. Dla ułatwienia plik Gecko Driver znajdziecie przechodząc pod odnośnik udostępniony w opisie tego filmu. Dla wybranej przeglądarki Firefox zmieniamy w pierwszej części nazwę naszego drivera, a następnie wprowadzamy poprawną ścieżkę do naszego pliku. Następna linia, czyli WebDriver Driver równa się new Chrome Driver, inicjalizuje obiekt naszego drivera jako oczywiście przeglądarkę Chrome. Dla przeglądarki Firefox linia będzie wyglądać troszeczkę inaczej. W tym momencie nie będzie to Chrome Driver, a Firefox Driver. Następna linia naszego kodu, skryptu driver.getDriver i w nawiasie odnośnik do naszej aplikacji uruchamia już naszą przeglądarkę i wskazuje jej adres, na który ma przejść. Następna linia naszego skryptu driver find element by ID i tutaj wybrane ID, w tym momencie e-mail, służy do przeszukania struktury w celu znalezienia wybranego elementu. Natomiast druga część tej linii służy do wpisania do wybranego elementu tekstu. W tym momencie mamy dane do logowania użytkownika. Następna linia naszego skryptu, czyli driver find element by ID password .send keys i tutaj w nawiasie wybrane dane przeszukuje oczywiście jak w poprzednim przypadku stronę w celu znalezienia elementu wybranym ID, a następnie wpisuje to pole wybrane dane. Następna linia skryptu, jak już możemy się domyśleć, przeszukuje kolejny raz strukturę naszej strony w celu znalezienia elementu, a następnie klika w ten element. Następna linia, jak już zauważymy, przedostatnia w naszym skrypcie, w momencie gdy poprawnie zakończymy test, drukuje w naszej konsoli, w naszym środowisku wybraną frazę, wybrany komunikat i tutaj w ostatniej linii driver.quit zamykamy przeglądarkę i kończymy pracę naszego skryptu. Gdy już omówiliśmy sobie pokrótce nasz skrypt, możemy przejść do uruchomienia naszego pierwszego testu. W tym celu najprościej przejdźmy z górnego menu do Run, następnie Run i wybieramy tutaj naszą klasę, w tym wypadku Selenium, aby uruchomić pierwszy test. Jak zaraz zauważymy, przeglądarka zostanie uruchomiona, przejdzie na podany adres, następnie uzupełni pole podanymi danymi oraz kliknie na końcu zaloguj się. To finalnie oczywiście zaloguje użytkownika w systemie. Po wykonaniu tej sekwencji oczywiście w konsoli zostanie wydrukowane nasze powiadomienie, nasz komunikat, a następnie zostanie zakończona praca z przeglądarką i zostanie ona zamknięta. Nasze środowisko jest przygotowane, możemy zatem rozpocząć pracę z automatyzacją. Jak widzimy, w te kilka minut jesteśmy w stanie zarówno skonfigurować nasze środowisko, jak i uruchomić pierwszy nasz test
który zalogował nas do wybranej aplikacji. W tym momencie ja się z Wami żegnam i oczywiście mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do subskrypcji i odwiedzania naszej strony internetowej, a my oczywiście w następnych materiałach postaramy się poszerzyć Waszą wiedzę na temat automatyzacji. Trzymajcie się, hej!